Przeczytamy Słowo Boże z Efezjan. List do Efezjan. Rozdział drugi. List do Efezjan, rozdział drugi. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Ten fragment jest nam bardzo dobrze znany. Wielokrotnie już mieliśmy przywilej go rozważać. Natomiast w obecnym czasie chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że on ma nam wiele do powiedzenia
właśnie na czas dzisiejszy. I pierwszy punkt jest taki, że my niczym się nie różnimy od otaczającego nas świata co do natury, czyli co do naszego ciała, co do naszego grzesznego rodowodu, to jesteśmy w niczym lepsi od wszystkich innych ludzi na całym świecie. Mówią nam to słowa: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Grzechy wasze. To pokazuje jednoznacznie, że to nie były zasługi kogoś innego, to, że staliśmy się umarli, lecz była to tylko i wyłącznie nasza osobista wina. Moja osobista odpowiedzialność, że umarłem i przez upadki i grzechy moje. I to już stawia nas na równi z najbardziej zdemoralizowanymi ludźmi tego świata, bo każdy bez wyjątku zgrzeszył, na własną drogę zszedł, jeden taki, drugi inną drogę, ale wszystko to było drogami dalekimi od Pana, dalekimi od Boga, dalekimi od dróg sprawiedliwości. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Czyli znowu, kiedyś było to dla nas standardem, że zachowywaliśmy się dokładnie tak, jak zachowywał się świat i jak świat tego od nas oczekiwał. I mieliśmy lidera. Ten lider jest tu nazwany jako władca, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. To pokazuje, że to było oparte na duchowym przywództwie tego osobnika. Całkowicie było to oparte na dążeniach tego właśnie ducha, tego władcy, który rządzi w powietrzu. Sformułowanie w powietrzu od razu nam przywodzi na myśl miejsce, w którym Kościół spotka się z Panem Jezusem w momencie pochwycenia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. I to mamy powiedziane, 4 rozdział. Od 13 wersetu. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Więc widzimy, że to nasze spotkanie z Panem Jezusem, gdy On przyjdzie, aby spełnić swoją obietnicę z Ewangelii Jana, 14 rozdział 1 do 3 wersetu, gdzie powiedział: przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli, to ten początek tego spotkania będzie w tym miejscu, gdzie obecnie rządzi ten duch, który działa w synach opornych. Każdy, kto nie jest nawrócony, jest właśnie takim synem opornym. Jest takim synem, który jedynie pod wielkim przymusem jest w stanie wykonać coś, czego od niego żąda Bóg, ale nie robi tego
z chęci, tylko robi to z oporem. I trzeci werset. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy według w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Czyli tutaj widzimy jednoznacznie, nasza pozycja była taka, że w niczym się nie różniliśmy od otaczających nas ludzi, którzy nie znali Boga, bo sami też Boga nie znaliśmy. I był to wyraźnie powiedziane, jest tutaj stan, w którym byliśmy w gniewie, albo inaczej, byliśmy przeznaczeni wtedy na gniew. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ewangelia Jana mówi w słynnym wersecie, Jana 3 rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Widzimy tutaj wyraźnie, że kto nie wierzy, już jest osądzony, jest przedmiotem Bożego gniewu. Ten, kto nie wierzy, już ma na sobie sąd Boży i gniew Boży ciąży na nim, co potwierdza nam werset 36 z tego 3 rozdziału Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, czyli jest synem opornym, nie słucha Syna. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Gniew Boży ciąży na takiej osobie. I tak, dlatego tutaj są oni nazwani dziećmi gniewu i my takimi dziećmi gniewu, każdy z nas pojedynczo przed nawróceniem również był, jak i inni. I dalej mamy: Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Widzimy jednoznacznie, że ze tego stanu śmierci Bóg nas na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa ożywił wraz z Chrystusem. W momencie, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, został ożywiony i my w tym zmartwychwstaniu mamy również udział, bo Ewangelia opiera się również na fakcie tego, że Pan Jezus Chrystus nie tylko umarł, ale również i zmartwychwstał. Łaską zbawieni jesteście. Łaska jest to niezasłużona życzliwość. Łaska to jest coś, co się komuś nie należy. Łaski nie da się kupić. Nie da się na łaskę zarobić. Jeśli ktoś chciałby coś zrobić, żeby uzyskać łaskę, to to już nie jest łaska, tylko należność, mówi list do Rzymian. Więc jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. I wraz z Chrystusem Bóg nas wzbudził, mówi 6 werset, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Widzimy jednoznacznie, że jeśli chodzi o nasze miejsce, to nasze miejsce jest już w niebie. Jesteśmy, jak tutaj mówi 6 werset, w niebie. Jest powiedziane, w Nim posadził w okręgach niebieskich. Jesteśmy już posadzeni w okręgach niebieskich.
I z punktu widzenia tego, gdzie jest nasze centrum, gdzie jest nasze serce, gdzie jest nasza siedziba, gdzie jest nasza stolica, to z tego punktu widzenia powinniśmy patrzeć na wszystko, co się dookoła dzieje i działać według tego, co jest rzeczywistością. A rzeczywistością jest to, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem. Już to się dokonało, bo jest tu słowo w czasie przeszłym. Posadził. I nie jest to w czasie przeszłym ciągłym posadza albo posadzał, tylko jest posadził. Czyli jest to już dokonana forma tego czasownika. Już każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, znajduje się w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jest już przeszłością to, że był kiedyś martwy. Jest już przeszłością to, że musiał słuchać ducha, który rządzi w synach buntu, w synach opornych. 7 werset. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie ma w nas nic dobrego. Nic nie mogliśmy Bogu przynieść. Dlatego jeśli mówimy o zbawieniu, to ono jest całkowicie Bożym darem. Nie da się na to zbawienie zarobić. Możemy co najwyżej przez wiarę przyjąć to, że Bóg, skoro Bóg nie kłamie, bo Bóg nie może kłamać, to skoro Bóg nie kłamie, to mogę Mu uwierzyć, że On takie wspaniałe zbawienie przygotował. I tak właśnie każdy z nas, kto uwierzył w Pana Jezusa, uwierzył Bogu, że On to zrobił właśnie w oparciu o swoje miłosierdzie, właśnie ze swojej miłości, właśnie z powodu tego, że kierował się wobec nas łaską. I to jest nie z uczynków, 9 werset. Wyraźnie jest powiedziane, nie ma tutaj możliwości, aby człowiek mógł cokolwiek do tego dołożyć. Aby się ktoś nie chwalił, aby się ktoś nie chlubił. No przecież jeżeli ja bym zarobił własnymi wysiłkami na zbawienie, to nie tylko mógłbym się tym chwalić, ale powinienem się wtedy tym chwalić, dlatego że bym musiał pokazać innym niezbawionym, róbcie tak jak ja, a pójdziecie do nieba. Ale to tak nie działa. Jest wyraźnie powiedziane. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nie ma podstawy do tego, żeby się chlubić tym, że ja coś zrobiłem w sprawie zbawienia. Bo nic nie mogłem zrobić, jedynie mogłem to przyjąć wiarą, że prawdomówny Bóg, który nie może kłamać, w Słowie Bożym opisał drogę zbawienia przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa i ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa, gdzie mamy do czynienia z doskonałą ofiarą i doskonałe dzieło, które jest zupełnie wystarczające. Ono w pełni zaspokaja wszystkie wymagania Bożej sprawiedliwości. I 10 werset idzie dalej. Mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy. Znamy to miejsce, gdzie jest powiedziane, że chrześcijanie są nowym stworzeniem. To jest drugi list do Koryntian, o ile dobrze pamiętam. Drugi list do Koryntian. 5 rozdział, 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło.
Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Więc widzimy wyraźnie, że wszystko to jest z Boga. To jest w pełnym powiązaniu z tym, co jest w Efezjan. I poruczył albo przekazał nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania. Czyli widzimy, Bóg nie zaliczył nam naszych upadków. W ogóle kwestia tych upadków, o których czytaliśmy na początku drugiego rozdziału listu do Efezjan, jest przez Boga nieliczona na nasze konto. Ona została włożona na Chrystusa Jezusa w momencie doskonałego dzieła, którego dokonał On na krzyżu Golgoty. I dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więc widzimy jednoznacznie, że cała nasza grzeszność została przypisana Chrystusowi, a cała sprawiedliwość Chrystusa została przypisana tym, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Została przypisana nam na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Taki cud się stał. I teraz, jeżeli mamy 11 werset z drugiego rozdziału listu do Efezjan, Paweł mówi dalej: pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa. Czyli nasz stan, który już opisany był w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie drugiego rozdziału, tutaj jest ponownie przypomniany nam. Dlatego Paweł mówi: pamiętajcie. Tak, mamy o tym pamiętać, żeby się nasze serce nie wynosiło. Mamy o tym pamiętać, żebyśmy nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. My byliśmy dokładnie w takim samym położeniu i nic z nas nie jest w tym, że się to położenie zmieniło na lepsze. To tylko Boże dzieło. Boża łaska, że ofiarowany został Pan Jezus Chrystus za nasze grzechy i nie ma w tym żadnej naszej chwały, że w to uwierzyliśmy. To po prostu jest Boże dzieło i nawet nie możemy się chlubić, bo żaden z uczynków naszych nie miał tutaj udziału. Po prostu przyjęliśmy to wiarą. Cała chwała należy się Bogu, który nie kłamie, który tak wielkie dzieło dla nas przygotował. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, bo w tym czasie, kiedy tutaj, o którym Paweł tu mówi, to społeczność izraelska była takim wyznacznikiem, gdzie w Izraelu, w świątyni była służba Boża. A jako poganie nie mieliśmy w ogóle nawet z tym związku. I nie mamy dalej. To jest całkowicie inny program. I obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Tacy właśnie byliśmy, bez Boga na świecie. Nie mieliśmy nadziei. Nie mieliśmy ani nadziei, ani nie mieliśmy Boga. Byliśmy bezbożni, bo bez
Boga jest częścią tego, co tworzy nam wyraz bezbożny, czyli bez Boga na świecie. Byliśmy bezbożnikami. I odmieniło się. 13 werset. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem Chrystus jest pokojem naszym. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy zauważyli, że zawsze, gdy Pan Jezus Chrystus widział zaniepokojenie uczniów, to z Jego ust padało słowo pokój wam, wezwanie, pokój wam. Nie bójcie się. Pokój wam. Nie bójcie się. To jest typowe poselstwo Pana Jezusa dla nas, którzy jesteśmy pojednani z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. I jest to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że my jesteśmy zupełnie na innej podstawie niż poganie. Jesteśmy całkowicie inni, mamy swoją centralę w niebie, w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Nie możemy zachowywać się, zaprzeczając w praktyce temu, co jest naszą rzeczywistością, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Jest wyraźnie pokazana różnica. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi Izajasz. A wierzący mają pokój w Chrystusie Jezusie. Nie mają pokoju i boją się ludy tego świata rzeczy, których my nie mamy się bać. Jest w Starym Testamencie bardzo ciekawe stwierdzenie, które powtarza się aż 3 razy, które odróżnia nas od tego świata. I Druga Mojżeszowa, 23 rozdział. Druga Mojżeszowa, 23 rozdział, 19 werset. Najlepsze pierwociny z plonów ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. I chodzi o to sformułowanie. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Druga Mojżeszowa 34:26. To jest praktycznie lustrzane polecenie. Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego. I 5 Mojżeszowa. 5 Mojżeszowa 14:21. Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Jak widzimy,
Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Jest tu powiązane z tym, że my się różnimy jako lud. My jesteśmy ludem Bożym. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Odkupionymi na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Ty jesteś świętym ludem Pana. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Generalnie świat ma pełno tego typu rozwiązań, które można by właśnie zatytułować, że gotują koźlę w mleku jego matki. Mleko Bóg darował po to, żeby to koźle było karmione. A więc zgodnie z naturą koźle ma pić to mleko, a nie ma być gotowane w tym mleku. I tak samo zgodnie z naturą jest to, że my jako osadzeni w okręgach niebiańskich mamy zupełnie inną perspektywę wejrzenia. Jakże to jest smutne, gdy często widzimy, gdy wierzący gotują koźlę w mleku jego matki. To znaczy zachowują się niezgodnie ze swoją naturą. W tamtym czasie pogańskie narody miały właśnie taki obyczaj. Nie jest on potwierdzony archeologicznie, ale to jest skomentowany przez wielu komentatorów w ten sposób, że najprawdopodobniej były to kananickie obyczaje, że z okazji święta nowych plonów, przepraszam, te ludy nieizraelskie gotowały faktycznie w mleku matki koźlę. I dlatego widać, że święty lud Boży nie miał tego robić. I my też mamy, zgodnie z naturą Bożą, ponieważ jesteśmy ludem Bożym, a nie mamy chodzić według modły tego świata, to mamy zakazane, żeby w naszym życiu robić rzeczy niezgodne z naturą naszego pochodzenia. Niezgodne z tym, że jesteśmy nowym przymierzem, niezgodne z tym, że jesteśmy tymi, którzy nie mają chodzić według modły tego świata, tylko mają naśladować Pana Jezusa w swoim codziennym życiu. Izajasza, 8 rozdział. Izajasza, 8 rozdział, 12 werset. Tutaj widzimy, że część Izraela odeszła od Pana i tylko została wierna Panu resztka. I my też żyjemy w takich czasach, gdzie już bardzo duża grupa ludzi podaje się za chrześcijan, choć nie mają pojęcia o tym, czym jest narodzenie na nowo. Nie mają pojęcia o tym, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Dodają coś do tego. Natomiast my mamy trzymać to, co mamy, bo tak wielokrotnie jesteśmy wzywani. Trzymaj, co masz, aż przyjdę. Prawda o narodzeniu na nowo z Ducha Świętego jest jedną z takich fundamentalnych kwestii, których trzeba się trzymać. Mamy się trzymać tego, że Jezus jest Synem Bożym. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Kto nie ma Ojca, nie ma i Syna. I to jest też taka kwestia, którą mamy trzymać, nie dopuszczać do tego, aby podważać te fakty.
I teraz 8 rozdział Izajasza 12 pokazuje rozróżnienie między tą wierną resztką, a tym, co było powszechne wtedy już w upadłym w Izraelu. I jest powiedziane tak: nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Widać radykalną różnicę. Jeżeli będziemy tak jak ludy tego świata, czy też tak jak zeświadczone chrześcijaństwo z nazwy, że będziemy się bali tego, czego oni się boją, że będziemy tak jak oni myśleć, a nie tak jak Słowo Boże nas pouczać, to będziemy gotować koźlę w mleku jego matki. Mamy wyraźnie powiedziane, że podstawą pokoju jest to, co dokonał Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. I my mamy pojednanie z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa i mamy swoje centrum w niebie, bo jesteśmy osadzeni w okręgach niebiańskich. I to jest poważna różnica. I dalej, 17 werset. Widzimy, że przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Tak zrobił Pan Jezus. I przez Niego mamy dostęp do Ojca, mówi 18 werset. Czyż nie jest to cudowne, że mamy przez Pana Jezusa w każdej chwili przystęp do Ojca? Jak możemy się czegokolwiek bać? Po co gotować koźlę w mleku jego matki, jeżeli mamy Ojca, do którego możemy się ze swoimi troskami, lękami, potrzebami zwrócić, a On bardzo chętnie nas przyjmie? Mamy dostęp do Ojca. Mamy dostęp do Ojca w Duchu Świętym. Jest to jednoznaczne. I 19. Nie jesteśmy już obcymi. Jesteśmy domownikami Boga. Czyli znowu domownik Boga. Kto to jest domownik w naszym przypadku codziennym? Ten, kto jest naszym domownikiem, może się w naszym domu poruszać w zasadzie po całym domu. Możliwe, że są pewne sfery, gdzie gospodarz domu nie pozwala wszystkim domownikom wejść. Tak się też może zdarzyć. Ale generalnie domownik w każdym momencie zazwyczaj może do tego domu wejść. Może w nim korzystać z większości sprzętów i udogodnień. I my jesteśmy domownikami Boga. My jesteśmy tymi, którzy w tym domu Bożym jesteśmy mile widziani jako ci, którzy są tam na stałe zameldowani. Ci, którzy mają tam stałe miejsce. Budzą się w nim, zaczynają w nim pierwsze czynności dnia i w domu swoim zazwyczaj kładziemy się spać. Czy zawsze to jest prawdą w naszym przypadku, że wstając rano budzimy się w domu Bożym? Czy kładąc się, idąc spać, pamiętamy o tym, że jesteśmy domownikami Boga i korzystamy z tego? Jeżeli będziemy postępować inaczej, to będziemy gotować koźlę w jego matki mleku. A nie mamy gotować koźlęcia w mleku jego matki. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Pan Jezus Chrystus jest naszym kamieniem węgielnym, a podstawą jest nauczanie apostołów i proroków. Tu chodzi oczywiście o nowotestamentowych apostołów, takich jak
Jan na przykład apostoł, Paweł apostoł i nowotestamentowych proroków, takich jak na przykład Łukasz ewangelista. Generalnie nie chodzi tu o starotestamentowych proroków w tym wersecie. I dalej mamy powiedziane, że na Chrystusie Jezusie cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty Panu. W Piotra jest powiedziane, że jesteśmy żywymi kamieniami, które się budują w jeden taki przybytek, święty w Panu, tu jest powiedziane. Mamy mieć to na uwadze, że jesteśmy tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi zbawieni i tylko na Nim mamy budować. I dlatego tu jest powiedziane, na którym i wy się wespół budujecie, na mieszkanie Boże w duchu. Nie ma podstaw do tego, aby zapominać o tym, że my jesteśmy świętym ludem Bożym. Nie na podstawie własnych zasług, nie na podstawie własnych osiągnięć, tylko na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, na podstawie tego, że Bóg okazał nam miłosierdzie. I jako ci, którzy dostąpili usynowienia i mają w każdej chwili dostęp do Ojca w niebie, jako ci, którzy są domownikami Bożymi, postępujmy w zgodzie z naturą dziecka Bożego, a nie w zgodzie z naturą ludzi tego świata. Nie gotujmy koźlęcia w mleku jego matki. Czytałem kiedyś na temat tego gotowania w mleku matki, że jest to, tak jak słyszeliśmy, obrzęd, który miał spowodować czy gwarantować dobre plony. Czyli taki rodzaj zabobonu, który był praktykowany. I na pewno my jako wierzący od takich rzeczy winniśmy uciekać, bo wiemy, że to Bóg daje te, nam wszystko, co jest do życia potrzebne. Jemu to zawdzięczamy, a nie jakimś zabiegom. Ale chciałbym też to, na to spojrzeć z drugiej strony, ponieważ żyjemy w czasie, kiedy wiele rzeczy się wali. I w księdze Habakuka jest takie słowo, które może dla nas być dzisiaj szczególnie aktualne. Mam na myśli trzeci rozdział księgi Habakuka, strona 1000 z Biblii Warszawskiej, 17-18 wiersz. Zaiste drzewo figowe nie wydają owoców, a na winoroślach nie ma groni. Gawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Habakuk żył około 600 lat przed Chrystusem. Temat tej księgi jest troszkę inny. To nie była sprawa zarazy, ale po prostu narodu Chaldejczyków, których Bóg nasłał na nieposłusznego Izraela. Wtedy Habakuk zadaje Bogu pytania, tak jak czytamy w pierwszym rozdziale. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty mnie wysłuchasz? Albo trzeci wiersz. Dlaczego dopuszczasz? Albo trzynasty wiersz, troszkę dalej. Dlaczego przypatrujesz się? Dlaczego milczysz? Są pytania wiary. Możemy powiedzieć na podstawie tej księgi, że może być czas w życiu człowieka wierzącego, kiedy Bóg nie odpowiada i wierzący jest jakby bez odpowiedzi i jest w sytuacji
która jest dla niego bardzo ciężka, czy trudna, czy beznadziejna, bezsensowna. I ten czas może trwać. Myślę sobie, że dzisiaj może być taki czas dla niektórych. W firmach są zwolnienia. Wielu ludzi już straciło pracę. Dla wielu różne ich plany życiowe zupełnie się zawaliły. Niejeden wierzący może też zadawać sobie to pytanie. Ale coś, co z tej księgi wynika, to jest to, że drogi Boże są wyższe niż nasze. I może też i te nasze serca potrzebują wstrząsu, żeby zbliżyć się do Boga. Coś, co z tej księgi wynika, to jest to, że obecność Boża jest lepsza niż Boże błogosławieństwo. I jak widzimy tutaj w tych przeczytanych wersetach, całe zapasy, czy ten nasz byt, został zredukowany do zera. A więc ani jedzenia, ani ubrania, ani radości. Powiedzmy sobie, że tak gdybym to miał odnieść do siebie, jestem wdzięczny Bogu, bo mam dom, samochód, wypłatę na koncie. Ale gdyby pewnego dnia okazało się, że na koncie pusto, w portfelu pusto, benzyny nie ma, nie mam czym zapłacić za czynsz, może jeszcze śmierć weszłaby do domu, czy wtedy mogę powiedzieć, będę się radował w Panu. Przypominam się historia takiego brata, Tucker się nazywał, który głosił na temat wystarczalności Chrystusa. I po tym wystąpieniu podszedł do niego pewien człowiek i mówi, gdyby tobie umarła żona, tak jak dla mnie teraz umarła, gdyby twoje dzieci pytały o mamę i byś powiedział, że jej nie ma i nie wróci, to byś nie mówił tego, co mówiłeś. I tak się stało, że po kilku dniach żona tego Tuckera miała w wypadku kolejowym. I w tym samym budynku kościelnym było to nabożeństwo żałobne. I po nabożeństwie ten ewangelista powiedział, nie wiem, czy ten człowiek, z którym rozmawiałem parę dni temu, jest tutaj. Okazuje się, że był. Ale chciałbym powiedzieć, że dla mnie Chrystus dalej wystarcza. Nawet w tej sytuacji, w jakiej teraz się znalazłem. Czy pani może to tak jest, że czytamy te słowa i zgadzamy się z nimi, ale musielibyśmy tego doświadczyć. Rzeczywiście, że pole mu wydało tego owocu, nie ma zapasów, konto puste, a jednak potrafię radować się z Panem. Dlatego, że ta radość ma miejsce, czy umiejscowiona jest gdzie indziej. Nie w tych rzeczach, które Bóg mi daje, ale w samym Bogu. Z więzienia pisał apostoł Paweł, radujcie się w Panu. Dwukrotnie to mówi, w trzecim rozdziale pierwszy wiersz i w czwartym rozdziale czwarty wiersz. Albo w pierwszym liście Piotra, Piotr pisze, weselcie się, chociaż teraz jesteście zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. Zewnętrznie nie było powodu do radości, ale wewnętrznie tak. Będę się radował w Panu. Ten trzeci rozdział to jest modlitwa. I to jest takie, ja bym powiedział kiedy ten prorok do swojego własnego serca to mówi. Lecz ja będę się radował w Panu. Zobaczmy, że tu jest 18 wiersz. To jest to Jahwe, Panu. Dalej jest w Bogu, to jest Elohim. I dalej wszechmogący Pan, to jest Adonai. A więc ta wszechmoc potężnego Boga tutaj w tym wersecie się zawiera. To jest coś, co jest szczególnie wartościowe i cenne, radować się w tym żywym Bogu, pomimo tego, że wszystko dookoła nie daje powodu do radości.